Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Chciałem powitać wszystkich nowych subskrybentów, którzy przybyli, a jest tych ludzi trochę. Bardzo mi miło z tego powodu. Widzicie tu pacjenta, tego co było ostatnio na filmie. HP8440P. W tej chwili on jest zdegradowany. Dostał tylko 2GB ramu. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj będą testy ciekawego pingwina, który wyszedł dosłownie, nie wiem, tydzień temu może. Linux Lite 7.0 i będzie to na tym sprzęcie, to jest dwurdzeniówka, cztery wątki. E, zobaczymy sobie, to są wymagania minimalne dla tego systemu, zobaczycie jak to chodzi. E, po drugie jeszcze chci chciałem, żebyście przywitali nowego towarzysza na kanale. To jest Pingui. Pingui, dzień dobry, jestem Pingui, jestem nową maskotką świata Linuxa. Całkiem taka fajna, taki lajtowy pingwinek, tak. Tak się prezentuje. To dzięki Wam, między innymi, kochani widzowie, się tutaj mógł w, w tym znaleźć, tak? W studiu i będzie sobie tutaj siedział z boczku i, i obserwował i ogarniał i pomagał ogólnie w takich tych. Więc nowa maskotka na kanale. Pingwinek na, na laptopie. I co, bierzemy się za robotę? To bierzemy się za robotę. Gorąco zapraszam na film. Nie będę was zmęczył, męczył stronką internetową, bo de facto niewiele tam można się dowiedzieć. Powiem to tak. Ogólnie sprawa jest taka: zacznijmy na początek. Jeżeli posiadacie wersję 6 z Linux Lite albo 6.6 na przykład, tak, to nie będziecie mogli zrobić upgrade'u do 7.0, do ponieważ 7.0 powstało na bazie Ubuntu 24.04 LTS. I jedyna opcja, żeby go uzyskać, to jest reinstall całkowicie od zera. Tak pisze deweloper, tak to po prostu nam na teraz przynajmniej temat wygląda. Słuchajcie, żeby sprzęt i 7, 640M, dwa rdzenie, cztery wątki, tak to nam wygląda, 2GB ramu, dokładnie tak, 2GB ramu jest tutaj wrzucone. Ja robiłem ten system, robił chyba już trzeci raz na kanale. Pokazuję tutaj, praktycznie niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o wersje poprzednie. Ostatnio wam go testowałem na terminalu H830C. Tam były cztery rdzenie, cztery wątki, tak? I terminal od y, Igela. Od Igela dobrze pamiętam, tak? No więc y, słuchajcie, nie będę opisywał dokładnie funkcji tutaj wszystkich, bo wiadomo, instalacja updateów, sterowników, y, zrobienie punktu kontrolnego i tak dalej. Niestety jest tutaj olbrzymia, olbrzymi jeden problem, mianowicie jeżeli zaczynamy robić updatey tutaj, nie będę tego robił się zaraz, momentalnie się system zawiesi to u mnie przynajmniej pokazuje się takie okienko, oczywiście wpisujecie hasło, tak on zaczyna wam pokazywać potem co się zmieniło i u mnie jest koniec, za każdym razem do odpalam update'y przez graficzny instalator, czy ten, czy ten to jest dokładnie to samo. System się zawsze zawiesza, zawsze Podłączałem sobie tutaj telefon poprzez Bluetooth, puściłem muzykę poprzez Bluetooth z telefonu. Wszystko ładnie idzie, jak się system zawiesi, ta muzyka idzie dalej, więc wiesza się grafika. Do czego tu doszedłem? Do tego, że są olbrzymie problemy z nowo, bo tutaj, tak jak wiecie albo nie wiecie, jest grafika. Jak ona się tam nazywa? GeForce Squadro 3100M. To jest burle laptop 2011 rok, tak więc ten. Pokażę Wam logi. Po prostu na którymś kanale Linuxowym ktoś powiedział, że na Linuxie logi się ogląda tylko pod konsolą. To jest oczywiście nieprawda, bo prawie każdy nowy Linux ma graficzne narzędzia do tego. Więc logi pokaz możemy oglądać sobie tutaj. Popatrzcie co tu się dzieje. Ja ten system już czwarty albo piąty raz instalowałem i zawsze jest dokładnie to samo. Problem jest między innymi tutaj raz, że z hibernacją, to jest kwestia kernela. Ale przede wszystkim leży nam tutaj nuwoło. Patrzcie co tu się dzieje. To jest z, czwarty, z czwartego, czyli parę dni temu chyba, tak? Nowo, non stop. Non stop są tego rodzaju błędy, ich jest od jasnej, ciasnej i to jest koszmarek. Jest fajny plus, że bałem się, że będę musiał tutaj postawić sterowniki zastrzeżone Nvidia, żeby mieć dwa monitory tego, tak, tak? Czyli jeden matryca, a drugi nagrywam dla Was graberem wideo, tak? Całe szczęście, no nowo... nie wiem od kiedy obsługuję dwa monitory, więc jest ok. Nie ok jest to, to co się tutaj dzieje, jest bardzo, bardzo dużo błędów. Tak jak mówię, system czasami po prostu się wiesza, od tak, nie, nie cały kombo. Myślałem, że to jest uwalony komputer na przykład, tak? że ten laptop już po prostu zdycha, bo ma, nie wiem, prawie 14 lat, nie? Ale no nie, no nie, po prostu pracując sobie normalnie w ten sposób, czy używając Firefoxa, nie wiem, klepiąc z konsoli, nie dzieje się nic. Dopiero jak odpalę update, jest koniec. Stanie z powiedzmy z hibernacji, czy z obudzenia. Też czasami powoduje błędy. No tych błędów ogólnie tu jest bardzo, bardzo, że tak powiem dużo. Wiadomo, to nie wszystko są błędy dla nowych użytkowników. Spokojnie, to nie są błędy w Linuxie. Tylko wszystkie informacje do, do przeglądu, nie? Ale nowo jest ewidentnie tutaj u, uwa, uwa, uwa zepsute, powiem to w ten sposób. Być może to jest wina Kernela. Kernel 68 u mnie na Fedorze też robił mega problemy, dlatego że stąd pożyczyłem prawie dwa tygodnie temu Fedorę, przesiadłem się na Suzy OpenSuzy Lip 16.6, 16, znaczy 15.6, tak? tak 15.6 jest bajka i wszystko pięknie chodzi natomiast z 6.8 kernelem ludzie wszędzie zgłaszają problemy na redditach, na forach, że tam się cuda potrafią dziać. Być może jest to wina tego. Chciałem tutaj postawić sterowniki zastrzeżone Nvidia, nie da się. Po prostu nie da się skompilować modułów tak zwanych, jądra, te moje sposoby, znaczy moje, te sposoby ludzi, są dwa takie, tego kolegi miał z Githuba miał wow, coś tam, co pokazywałem kiedyś, i drugi, drugi jakiś spatchowany instalator, on się wywala na tym kernelu, jest i, i na obydwu wersach tutaj, pod bersach takich kernela, nie? więc ja z sterowników zastrzeżonych nie jestem w stanie tutaj zainstalować na dzień dzisiejszy, na teraz nie jest fajnie, powiem to tak, nie jest fajnie, ogólnie sam system pracuje w porządku, tak pomijając, tak jak mówię, błędy update'u jest ok, wi-fi wi-fi nam tutaj działa mówiłem w filmie chyba o, o windzie, jak robimy o tym LTSC że jest problem tak, że tam, tamta winda nie wykrywa, że tak powiem, wi-fi słuchajcie, ja wezmę sobie tutaj kabelek tak, widzicie kabelek Popatrzcie co się teraz dzieje. Ja nie zauważyłem czegoś takiego, żeby się działo wcześniej. Na tym laptopie. Mianowicie no, no, podłączę teraz tutaj do tego laptopa kurde. Stój Uwaga, podłączam kabel, proszę bardzo. Włączam tutaj kabel do, do, do niego, jak dam radę. Nie tak odwrotnie. Dobra, nie ta dziura. Podłączyłem kabelek. Popatrzcie, co się dzieje. Wi-Fi wywala, po prostu. Nie ma Wi-Fi. Nie, bo nie. Całkowicie znika Wi-Fi z możliwości wyboru. Być może taka sama opcja się stała w Windowsie LTSC, bo ja tam miałem podłączony cały czas kabel internetowy. Najlepsze jest to... Nie wiem, czego to jest wina, nie mam pojęcia, czy to jest wina albo zaleta, albo jakiś feature tego laptopa. Mimo, że ja już mam, mam go chyba ze 3 albo 4 lata, dzięki koledze ze Stanów, bardzo ci dziękuję, ale on już nie ogląda zresztą, to to jest inna bajka. W każdym razie popatrzcie sobie tutaj, że, no, ale nie miało być, że on tutaj nie znika nam z tego, nie znika nam z urządzeń, on tutaj nadal jest, Corporation Centrino Advanced, tylko po prostu jest tak jakby wyłączany na rzecz tego, nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. Zobaczmy sobie, ja wiem, że to jest dziwny przegląd, ale postanowiłem te rzeczy popatrzeć przy was między innymi, nie? sudo popatrzmy sobie w ten sposób. I teoretycznie, no, coś takiego się dzieje, tak jakby RF kill się uruchamiał automatycznie. Radio jest wyłączane po podłączeniu tego, nie wiem o co chodzi, czy to jest zmiana w kernelu linuxowym? czy w Ubuntu jest jakiś błąd, który to powoduje, nie wiem, ja to jest chcę to może sobie teraz zobaczyć, ogarnąć i ten. W każdym razie taki, taki numer się dzieje. Jeżeli chodzi o wydajność tego systemu na nowo, no, no jakoś to działa, tak? No cudów tutaj nie Jeszcze ma. powiem jedno, że macie tutaj skalowanie z 1600 na 900. E, dzięki, dzięki temu skalerowi, który sobie... używam, no bo tu jest wyjście z VGA, to już powtarzam kolejny raz, nie? Macie tu konwersję do Full HD obrazu. Dlatego to może być trochę taka dziwna rozdzielkość, no bo to mimo wszystko jest 1600 na 900 przeskalowane. Słuchajcie, tutaj w Linux w Linux, slajcie jest to przeglądarka Chrome zastosowana. Ale niestety jest jedna rzecz, o której zwracam uwagę od pewnego czasu. Jak odpalacie główną stronkę, ona się niby to odpala, fajna jest stronka Google, ale to nie jest stronka Google, a. to jest Linux Lite OS przez Search, to jest jakieś połączenie z partnerami Więc ja za to ich jechałem równo i tak dalej, i tak dalej. I ale ja sam mogę jechać, jestem malutkim polskim kanalikiem o Linuxie, tak, który nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie kolega tutaj no, stosuje jakiś dziwnych partnerów, więc nie wiem teraz, czy jeżeli, nie wpisze, jeżeli wpiszecie tu dane jakieś rzeczy do poszukiwania, czy to nie poleci przez jakiś tam ich, jego partnerów, Z tak? tej tego Linux Lite OSCOM. Ja wiem, że to można sobie wyłączyć, ale a jednak no widzicie jest różnica, nie? Google oryginalne, a Google przez Setcha, no. Ja mu na to uwagę kiedyś, że tak jest. To jest kolejne distro, które taką funkcję ma zaimplementowaną. Nie pamiętam jakie inne ma, ale no tak średnio, nie? Żeby wasze wyniki poszukiwania leciały nie tylko do Google, ale jej partnerów Linux Lite OS. Średnio zrobione, no ale okej. Okay. Wydajność, znaczy wydajność, no powiedzmy częściowa wydajność, nie? Jak widać, to szuk, szuk, wyszukiwałem sobie tutaj, a propos skanera palców, znaczy skanera fingerprinta, tak? Bo ten laptop coś posiada. Nie jest to obsługiwane w Linuxie, już mówiłem to kiedyś i chyba nigdy nie będzie. Jeżeli chodzi o ten model, bo to jest specjalny model tego czytnika i on po prostu w Linuxie nam nie, nie działa. działa. Akwarium, odpalmy sobie. Bóg. I teraz jedna rzecz mnie trochę zastanawia. Czy zawsze jest około 30 fps na NoWo? Czy mi się chyba wydaje, ale chyba zawsze jest dokładnie to samo. No no, i Arceracja 3D no nie, bo to po prostu nie istnieje i istnieć raczej nie będzie bardzo długo, nie? No zastrzeżonych tak jak mówiłem tutaj nie postawię. Działać no działa, tak? No cudów tutaj, że tak powiem nie ma. System się chowuje całkiem, całkiem przyjemnie, jest responsywny. Jest na pewno dużo bardziej responsywny niż LTSC. Nie chcę tutaj porównania robić bezpośredniego i tak dalej. Wiadomo, że tego LTSC to mało kto będzie używał. tak, po, Biorąc pod uwagę to, że to jest y, kilkunastoletni laptop i mamy to do czynienia z Ubuntu 24.04 LTS-em, to jest to nawet bym powiedział dobre i, y, z, dobre i wydajne. tak? Y, to jest XFC, oczywiście, standardowy pulpit. Ja postaram się zrobić Lubuntu za jakiś czas i Ksubuntu przy okazji. Nie będzie to side by side, tylko na zasadzie takie jak robię to teraz. Bo chcę sobie sprawdzić jak to wygląda. Wiadomo, że... Xubuntu, no to nie ma tam zbytnio rozbudowanych rzeczy, jakichś dodatków, tak jak tutaj. Tutaj jest porobione bardzo dużo ułatwień dla nowych użytkowników. Owszem, tak, trzeba to powiedzieć, że dużo, dużo tutaj deweloper zrobił fajnych rzeczy. Czy instalacje sterowników w czy tak jak powiedziałem, przeglądarkę logów systemowych. Nie trzeba się tam babrać konsoli, bo to dla nowego nie jest zdecydowanie potrzebne. Jest dużo fajnie ułatwień takich, można powiedzieć, nie? Z minusów, które tutaj są, jeżeli chodzi o ułatwienia, nie ma sklepu. Jako takiego żadnego sklepu tutaj. tutaj nie do ma. instalacji programów trzeba, znaczy trzeba używać niestety tak, znowu to powiem, trzeba niestety używać Synaptica. To jest program, który nie wygląda. Mówię to po raz kolejny, bo ostatnio też to, testowałem też podobne Distro, w miarę lekkie. I ten program po prostu nie wygląda. Mamy, tak jak powiedziałem już wtedy, XXI wiek, mamy 2024 rok. Jeżeli człowiek z Windowsa przejdzie sobie na coś takiego, to to zacznie się śmiać, bo co ja mam tutaj zrobić? Co mam sobie wpisać? Gdzie? No, no kurde, to, to, jest, to jest źle, to jest bardzo, bardzo źle. Linux Lite. Jest rekomendowany jako polecany jako zamiennik dla Windowsa ogólnie. tak. Pomijając, że XFC nie wygląda w tych latach, bo nie wygląda po prostu. Jeżeli taki człowiek przychodzi i dostaje jakiegoś synaptika i ma sobie tutaj z nim radzić, to, to on już zrezygnuje, on nie będzie tutaj szukał tego. Tylko ten przydałby się, tak jak powiedziałem, wtedy, przy tamtej recenzji, powiem dokładnie to samo teraz. Że przydałby się graficzny, normalny program typu GNOME Shop albo sklep GNOME, sklep oprogramowania GNOME, który wygląda, jest troszeczkę cięższy, ale wygląda, jest przyjemny. A to coś jest nieużywalne dla nowego użytkownika. I możecie się ze mną nie zgodzić w tej chwili, ale tak po prostu z jest. Z tego, że mamy tutaj na przykład zainstalowany program GDB, tak. Który może nam zainstalować pakiety DEB. Skąd nowy ma wiedzieć, co to jest gdebi, co to jest Deb. I że można to instalować i że jest to zarąbista funkcja. Skąd? On nie będzie o tym wiedział. Ja wiem, że Linux Lite ma olbrzymią społeczność. Wszyscy są zachwyceni. Recenzje w YouTube są za bardzo fajne. Super Awesome system i tak dalej. No nie jest Awsom, to nie jest. Niestety nie jest. Mint, zobaczcie, wiecie, Mint jest cholernie bardzo popularny w Polsce. On wygląda ładnie, mimo swojej szarości, ma sklep z oprogramowaniem i jest jakiś taki bardziej teges. A to nie jest. Zdecydowanie to po prostu nie jest tak. Co z tego, że mamy tutaj programy standardowe? No nie wiem, po co się teraz brobs, tego Bracero tutaj ładuje. Program do nagrywania z Sidino. W tych latach to naprawdę nie ma sensu. Można by te programy jakoś skustomizować, powycinać rzeczy, które są już niepotrzebne i które tutaj po prostu lecą takim, taką starością, taką zastaną za, za starością w pingwinie. Bo po co komu program do nagrywania płyt? No nikt tego już nie używa, po prostu nikt tego nie używa. Czepiam się, owszem, czepiam się trochę. Ja nie mówię, że to jest zły system, tylko tu, tu brakuje świeżości. Nie mówię też o szacie. Która jest czarna, albo szara, albo, albo jakaś biało-czarna, i tak dalej. Spoko. Mint jest zielono-szary i wygląda, i ludzie go skręcią używają. Można sobie tutaj ten temat wiadomo, zmienić za pomocą jakichś tam wyglądów, i tak dalej, i tak dalej. Jest fajny monitor systemu. Nie ten standardowy z XF C, który jest kół z 2001 roku. Tylko jest tutaj Centrum Monitorowania Systemu, które wygląda. Pokazuje nawet sensownie, powiem to tak, jest ok, wygląda to fajnie, i, i nowy byłby zadowolony, gdyby nie, nie pozostałe rzeczy, nie? To jest naprawdę ok. Wiadomo, że GPU, no, o, nawet coś pokazuje, no dobra, no, mniejsza z tym, no, ale to przynajmniej wygląda. Ten program powinien być standardowo w każdym XPC stosowany, naprawdę, bo, bo to jest po prostu. No, porównać trzeba do, do menedżera tych zadań z Windows. No to, sorry, ale panel z XFC, który mam nadzieję się teraz pojawi, ten monitorek taki, to to, to jest jakieś nieporozumienie z nie tego wieku, autentycznie. Przydałoby się odświeżenie i zrobienie właśnie czegoś takiego, jak ten człowiek tutaj zrobił. Kurde! Fajne rzeczy, o takich rzeczach można sobie zapomnieć w GNOM, w monitorze GNOM, w KDE Plasma jest to porozwalane, także głowa mała, nie wiadomo o co chodzi, a Centrum Monitorowania Systemu macie wszystko pod ręką. Czy ten program aż tak dużo zajmuje, że nie może być dołączany standardowo? Jest kod źródłowo otwarty, wszystko jest ok usługi, wszystko można sobie tutaj fajnie zrobić. I za to brawa, naprawdę ten program ma po prostu ręce i nogi, zamiast tego czegoś. Ktoś powie, ale to hatop powinno się używać, bo to, bo to, jest przecież Linuxowe, najlepsze hato i w ogóle, no. No ludzie, naprawdę, mamy 20, 2024 rok, ja to powtórzę po raz kolejny, to, to już musi wyglądać lepiej. Musi, po prostu musi, żeby ludzie z, nie bali się tego systemu używać. Po prostu, bo ludzie się go boją używać. Mimo, że jest fajny, mimo, że jest lekki, że możesz go skonfigurować tak jak chcesz, tylko naprawdę, to, to co tu wygląda, to pikuć. Ja z tego mogę zrobić, nie wiem, gnoma, mogę zrobić, tylko to są mi fantazje ograniczenia. Nie? Ale nowego to po prostu odrzuci. Taka taka nie? A nie każdy chce używać gnoma, który jest tak cholernie ciężki, że głowa mała. Czy dość skomplikowanego? Tak, skomplikowanego w ustawieniach KDE Plasma, bo to, tam jest naprawdę za dużo ustawień po prostu dla nowego. Ponarzekałem, ponarzekałem, spoko. Wiem, że niewiele rzeczy no, nowego się dowiedzieliście w Linux -like, ale tu nie ma nowości. Pulpit jest ten sam, 4.18 xfc. Tu się nic nie zmienia. No niby tam trochę Waylanda zaczynają dodawać, ale też jeszcze kupę czasu minie do tego, nie? Problemów, tak jak widać, jest troszeczkę problemów. No, no nie ma co ugrywać, że nie ma. Problemy są. No i tyle. Jeżeli chodzi, dobra, będziemy kończyć powoli, myślę, bo też nie chcę wam za dużo czasu zabierać tutaj. O logach mówiłem, no naprawdę, nie ma co po co konsoli używać, jeżeli patrzymy sobie po prostu graficznie na logi, tylko trzeba wiedzieć o tym, że taki program istnieje, no. A nie tylko konsola i konsola. Ja wiem, że konsola jest podstawą w Pingwinie czasami, tak? Ale, ale naprawdę no, no nie ograniczajmy się do czarnej konsoli, bo to, to nie jest rok 2000, tylko 2024. I Pingwin poszedł do przodu i to bardzo grubo. No fajną tapetę znalazłem. Miał <laughs> sympatyczne, kurde, tego tak jest. No, no jest parę błędów, tak? To co, się, to co się u mnie dzieje na laptopie, może to jest wina laptopa, no nie wiem, no po prostu nie mam pojęcia, może Nuvo, a może Ubuntu jest kopane po prostu, LTS cudowny, nie jest taki cudowny do końca. Może to wina Kernela i nie wiem, na 6.6 albo na 6.7, aby sobie obniżyć, bo wiadomo, że można, to będzie wszystko już de facto ok, nie? No, prawdopodobnie powiem tak, że ja sobie ten system zostawię na, ty, na tym moim laptopie. Wywaliłem FedeOS, to już taka końcówka, podsumowanie off-top. Yy, dlatego, że Fede się wiesza, tam się autentycznie co jakiś czas po prostu jest zawias. Pół minuty trzeba czekać, sterownik się musi sam zrestartować, niby przewraca ekran, i z powrotem się tak pieprzy To wszystko po prostu nie wiem. Poza tym, brakuje mi, brakuje mi Flatpaków, brakuje mi wielu, wielu rzeczy. W FyDOS byłem zadowolony, ale, ale to, to, to nie jest niestety system dla mnie. Dlatego postanowiłem sobie, że tutaj wjedzie na tego laptopa ten Linux Lite 7. Z tym, że na pewno obniżę kernel, na najniższy jak się da, tutaj nie wiem, do 6.2, do 6.5. Zainstaluję stare zastrzeżone, które powinny wtedy chodzić, bo problem jest tylko z kernelem 6.8. Gość tam jeszcze, deweloper jeszcze od tym, ten miał z, z Github, on się tak nazywa, naprawdę. Widocznie nie zrobił patchy do tego i tak dalej, i tak dalej, nie. Zresztą te sterowniki, ten laptop nie jest wspierany przez Nvidia od 5 lat już ponad, więc no, fajnie, że, że ten. W każdym razie zobaczę, co się będzie działo. Ewentualnie mogę, mogę pracować sobie na nowo, z tym, że po prostu wywalić te aktualizacje graficzne. Bo, tak jak mówię, używanie w inny sposób. A to ciekawe. Otwieranie profilu użytkownika, nadaj prawa uruchamiania. No nie jest to dopracowane. No, no, no kurde, żebym. Ja włączam sobie ikonki na, na panelu. A on się pyta: No nie, nie, no to są ja, ja, no. <grych> Ja wiem, że jedno kliknięcie i wszystko działa, ale kurde, kurde. No, zepsułem sobie zestaw ikonek. Trudno. Dobra, kończymy tą moją gadaninę. W każdym razie system zostaje. Ja spróbuję go sobie tutaj ogarnąć w wolnym czasie, bo naprawdę na tego laptopa myślę, że jest okej. Okay. Flatpaki, API maize tutaj do tego mam dostęp do różnych rzeczy, które ja potrzebuję, więc spoko. A, a jakieś Google, Chrome, Fidelity, to, to nie jest dla mnie, to, to brakuje funkcjonalności paru po prostu. Dla innych ludziów może być ok, dla mnie po prostu nie. W każdym razie, no, no jest, jest jak jest, tak? Widzicie, jak to się nam tutaj zachowuje, jak teoretycznie pracuje. Trochę pożarzekałem, pokazywałem jakieś błędy i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie system działa, kurde, no na, na 14-letnim laptopie daje radę. Daje radę. Dzięki za oglądaniecie do końca, trzymajcie się ciepło, gorąco. Pozdrawiam Bartek, cześć.